Chciałbym dzisiaj podjąć temat, który bardzo ściśle łączy się z naszą serią, nową serią LGBT+, wyjaśnianie podstawowych pojęć, ale dotyczy słowa, o którym już w naszych pogadankach w innym kontekście mówiłem, mianowicie o słowo pojęcie gender. Dlaczego chciałbym, żebyśmy chwilę się nad tym zastanowili właśnie w kontekście rozważań nad LGBT+. Otóż chciałbym dzisiaj podjąć sprawę, o której w Polsce może dużo się nie mówiło, ale na świecie jest bardzo mocno dyskutowana, mianowicie dlaczego papież Franciszek, który jest tak bardzo otwarty na osoby homoseksualne, który się spotyka z nimi, często zaprasza je do współpracy w różnych gremiach watykańskich, zwłaszcza związanych z bolesnym problemem wykorzystywania dzieci przez kler, czyli przez bardzo bolesną sprawę pedofilii w kościele. Ten sam papież z jakąś konsekwencją wartą lepszej sprawy wraca do tematu gender i wypowiada się na ten temat w sposób niezwykle ostry, radykalny i bezkompromisowy. No to, co dzisiaj chcę powiedzieć, muszę od razu powiedzieć, że mówię to z ogromnym bólem, bo papież Franciszek jest mi bardzo bliski i właściwie od początku jego pontyfikatu znajdowałem w jego słowach, gestach prawdziwe źródło nadziei, jak to wyraził mój zmarły w 2017 roku przyjaciel Zygmunt Bauman, który nazwał właśnie papieża Franciszka jedynym światełkiem w tunelu. Oni się spotykali, był nawet pomysł jego włoskiego wydawcy, żeby taką książkę rozmów papieża Franciszka z Zygmuntem Baumanem wydać. Prawdopodobnie byłaby to niezwykle ciekawa książka. Dla wielu, zwłaszcza w Polsce, byłaby zapewne prawdziwym szokiem, który by zmusił ich, jak myślę, do zrewidowania szeregu takich stereotypowych wyobrażeń na temat właśnie Zygmunta Baumana. W każdym razie na początku marca tego roku 2023 Franciszek w dzienniku La Nación, argentyńskim dzienniku, udzielił takiego długiego wywiadu, który się ukazywał potem w wielu odcinkach. Na różne tematy się wypowiadał, no ale nas tutaj interesuje dzisiaj, co Franciszek powiedział na temat ideologii gender. Otóż powiedział tak, że ideologia gender jest obecnie jedną z najniebezpieczniejszych ideologicznych kolonizacji. Wykracza daleko poza sferę seksualną. Bogactwo mężczyzn i kobiet oraz całej ludzkości leży w jej różnicach, kontynuował papież. Kwestia gender polega na rozmyciu różnic i uczynieniu świata takim samym, nudnym, równym, a to jest sprzeczne z powołaniem człowieka. No, jest to zastanawiające o tyle, jak wspomniałem, że papież ma bardzo dobrych doradców, na przykład ojciec Jim Martin, który mu doradza, jak właśnie odnosić się do tematów LGBT, również są bezradni wobec takich, można powiedzieć, publicystycznych wypowiedzi. Jak się wydaje, argentyński papież nie odrobił nigdy lekcji i nigdy nie zasiadł na ławce szkolnej, by przestudiować podręczniki do antropologii kulturowej. Ciągle tkwi w takich anachronicznych wyobrażeniach na temat ludzkiej seksualności, które poznał prawdopodobnie czytając między innymi dzieła filozoficzne Karola Wojtyły, a zwłaszcza jego Miłość i odpowiedzialność, gdzie właśnie tam polski
późniejszy papież jakby jednoznacznie opowiedział się tylko za tym jednym sposobem wyrażania ludzkiej seksualności. I jest to o tyle ważne, że książka Wojtyły, jego filozofia, jego antropologia powstawała w latach 60., kiedy jeszcze o tej różnorodności ludzkich wyborów, ludzkich orientacji wiele nie wiedzieliśmy. Ale jednak jak ktoś widać bardzo mocno i z dużym przekonaniem tkwi w jakichś wyuczonych kiedyś przed laty kategoriach, jest mu bardzo trudno je zmienić, a nawet ludzi, którzy mają inne poglądy, traktuje z takiej perspektywy wyższościowej. W tym samym wywiadzie Franciszek powiada tak: niektórzy ludzie są trochę naiwni i wierzą, że tu leży droga do postępu. Jego zdaniem, cytuję znowu papieża z tego wywiadu, nie odróżniają szacunku dla różnorodności seksualnej czy różnych opcji seksualnych od tego, co stanowi już antropologię gender, niezwykle niebezpieczną, ponieważ unieważnia ona różnice, a to unieważnia człowieczeństwo, bogactwo człowieczeństwa. To osobiste, kulturowe, jak i społeczne różnice i napięcia między różnicami stanowią właśnie o tym bogactwie. I to jest wykładnia obowiązująca. I trudno się dziwić, że w Polsce ludzie tacy jak biskup Jędraszewski, jak wielu teologów, ksiądz Dariusz Oko, ksiądz Bortkiewicz, wypowiadają bardzo ostre sądy właśnie na temat osób LGBT, na temat teorii gender, która wyjaśnia właśnie to zróżnicowanie i znajdują poparcie w mediach państwowych, w szkole, no bo minister edukacji dzisiaj jest oczywiście bardzo przeciwko teorii gender, przeciwko wspólnotom LGBT. I no, taką mamy sytuację dzisiaj. I co możemy zrobić? No, możemy między innymi słuchać takich pogadanek jak ta moja. Mam nadzieję, że ona pomaga Państwu poszerzyć własne spektrum rozumienia tych spraw, ale przede wszystkim może tak chciałbym je rozumieć jako zachętę do rozmów z konkretnymi ludźmi. Dlaczego ci aktywiści związani właśnie ze wspólnotami LGBT są zawsze postrzegani tylko przez pryzmat krytyk, jakie pod ich adresem kierują politycy? No, mamy nawet taką sytuację, że siostrzeniec premiera Morawieckiego często podejmuje różne działania, żeby zwrócić uwagę również swojego wuja na niestosowność takich czy innych homofobicznych wypowiedzi. Więc zacytowałem w dzisiejszej pogadance papieża Franciszka, żeby powiedzieć, jak głęboko te uprzedzenia wobec osób LGBT, wobec teorii gender, która właśnie tę nową rzeczywistość objaśnia, tłumaczy, wskazuje na podstawy kulturowe, z jakim oporem to wszystko się dokonuje. Chciałbym na koniec odwołać się do wielkiego teoretyka, naukowca Ludwika Flecka, który, będąc biologiem, mikrobiologiem, zajmował się wirusami, sformułował bardzo ważną tezę naukową, że tylko wspólnota może zmienić paradygmat myślenia. Tylko wspólnota naukowców może zmienić styl myślenia. Tutaj chodzi oczywiście o rzeczy tak dzisiaj oczywiste, jak system kopernikański, który przez stulecia był odrzucany jako niezgodny ze zdrowym rozsądkiem czy z nauką Kościoła. Takich przykładów manipulowania światem znajdujemy więcej,
A dzisiaj niestety również papież Franciszek uczestniczy w tym utwierdzaniu stereotypów na temat osób LGBT. Bardzo to jest smutne, ale trzeba o tym wiedzieć i robić wszystko, żeby myślenie tego sympatycznego skądinąd papieża zmienić.